kochani, witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku. A dzisiejszy odcinek będzie o sylwestrowych zapachach, które ja Wam polecam na tą upojną noc. Ja wiem, że pewnie wszystkie plany są okrojone w związku z Omikronem, ale na pewno jakieś tam party i zabawy w domowym zaciszu na Was czekają, więc koniecznie zostańcie ze mną. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony zapachom na szaloną sylwestrową noc albo takim zapachom, które warto właśnie gdzieś na jakieś party, na jakieś przyjęcie zabrać ze sobą. No i słuchajcie, ja pokażę Wam moje top 5, top 5 właśnie takich zapachów, które ja uważam, że powinnam towarzyszyć tej nocy, szalonej nocy. Nie zabraknie takich zapachów, które ja uważam, że są kultowe, więc pewnie nie będziecie zdziwione, ale to są takie zapachy, które warto mieć na swojej toaletce. No i właśnie w ciągu takiej zabawy, czy przed, lajerować i właśnie używać je w daną noc. Zapachem, który ja uważam, że powinniśmy mieć na tą szaloną noc i pewne kobiety uwielbiają i używają właśnie na takie przyjęcia. To jest oczywiście niezapomniany Żador z 1999 roku. Bardzo stare perfumy właśnie z tą piękną nutą tuberozową, magnolią, gruszką, frezją i waniliową nutą. Ja uważam, że jeżeli chcemy wyglądać i bawić się jak boginka, a jak boginka nocy, to czemu nie? Ona mi się zawsze kojarzy, właśnie ten zapach zawsze mi się kojarzy z Charlie Theron. Słuchajcie, ona jest piękna, emanująca właśnie takim szykiem, a jednocześnie seksownością. Właśnie takie są te perfumy, więc ja uważam, że nie powinno ich zabraknąć właśnie dla kobiety, która gdzieś się szykuje na przyjęcie na party i w tą szaloną noc, jeśli taką będziecie miały. One są dobre też właśnie na tutaj nie tylko przyjęcie, ale i pewnie na randki. Chyba wydaje mi się, że się ze mną zgodzicie. Przepiękna, przepiękna edycja. Słodka, nie powiedziałabym, bardzo kunsztowna, bardzo bogata, właśnie taka, która przystoi właśnie osobie, która chce się dobrze bawić, uwodzić, że tak powiem, zapachem płeć przeciwną. No i oczywiście być jakby w centrum zainteresowania. Ten zapach, słuchajcie, ja wymieniłabym z takich zapachów topowych, które nadają się nie tylko na przyjęcie, nie tylko na randki, ale w ogóle jeżeli chcemy zwrócić uwagę otoczenia, to jest zapach, bez którego chyba świat perfumeryjny by nie istniał, a więc Victor & Rolf. Ja mam, tak jak wiecie, wersję Bloom, ale i zarówno Bloom, jak i ta wersja tradycyjna, to jest właśnie to jest ta kropka nad i, jeśli pięknie się ubierzemy, żeby mieć taki dopełniający zapach z tuberozą, właśnie z tym jaśminem sambak, słuchajcie, z płatkami róży i paczulą i wanilią. Słuchajcie, to jest zapach, który ja uważam, że powinien być na toaletce każdej z nas. Ja uważam, że jest to zapach niezwykle niezawodny, tak bym powiedziała. Ja powiem Wam szczerze, że na pewno nie umiałabym bez niego żyć. Ja uwielbiam tą wersję ekstraktową i lubię też tą Bloom. Ja ją mam cały czas. W związku z tym, że mam dwie butelki, nie kupiłam tej wersji Victor & Rolf tradycyjnej, ale tęsknię za nią, zwłaszcza teraz na taką zimną porę roku i pewnie ją będę miała i chciałabym właśnie być ubrana w nią, otulona na taką specjalną noc, jaką jest właśnie bal sylwestrowy. Skara de la Renta, tak dawno jej nie było tutaj właśnie na moim kanale. Ta Bella Rosa tutaj w przepięknym ubraniu mandarynkowym, frezji, też tu ten różowy pieprz i róża. To jest taka kwintesencja pięknego wualu, pudrowości, seksowności, przyciąganie otoczenia i właśnie taką piękną sylwestrową noc albo jakieś przyjęcia. To jest zapach niezawodny. On bardziej jest w porównaniu z tymi zapachami, które Wam już wspomniałam, bardziej klasyczny, ale dla klasycznej pani albo jeżeli chcemy do klasycznej, pięknej, małej, czarnej przybrać ten zapach, czemu nie? Uważam, że on się świetnie sprawdzi, słuchajcie, jest naprawdę pięknie pudrowy,
niezawodny, lekko słodki, więc ta słodycz jakby nas otula, ale jest taki ciepły, finezyjny i bardzo kunsztowny, także ja Wam gorąco polecam. Super, super zapachem edycja. Pięknym, jaśminowym. Ja mam tu edycję miniaturkową i taką słodką, piękną, soczystą porzeczką. Cudowny zapach właśnie Sea Passionate Armaniego. Przepiękny, taki właśnie, zobaczcie, nawet ta butelka jest, wiadomo, że jest dla osoby, która chce się świetnie bawić, być w centrum zainteresowania, być taką damą dnia, damą właśnie nocy, królową nocy, w czerwonych szpilkach, w małej czarnej albo w pięknej, soczystej sukience, bo takie to są perfumy, słuchajcie, ja sobie tu psiknę, żeby jeszcze jakby niuchnąć ten zapach. To jest świetna edycja właśnie, jeżeli lubicie trochę słodkie, ale takie przepojone, trochę kandyzowane, ale też perfumy klasyczne, to czemu nie gorąco Wam. Zapachem piątym, który bije rekordy popularności, zarówno wersja On Tones, jak i ta zwykła, ja mam wodę perfumowaną. Tutaj bardzo dobrze się sprzedaje, czyli te pola właśnie lawendowe, specjalna esencja lawendowa, tutaj marokański kwiat pomarańczy i oczywiście ta piękna wanila. Ja Wam powiem, że ten zapach od razu, jak ktoś idzie, ja rozpoznaję, on jest niesamowicie rozpoznawalny, nietypowy. Trochę wydaje mi się, czasem w niektóre dni uważam, że jest przytłaczający, ale jeżeli chcemy zwrócić uwagę otoczenia, być rozpoznawalny, mieć takie właśnie perfumy z ogonem, to jest zapach na taką noc, żeby być rozpoznawalnym, żeby właśnie być tą królową nocą, jak już wspomniałam tutaj w wersji Sea Passionate z Armaniego. I na pewno to jest zapach taki bogaty, ociekający seksownością, ale też taką zmysłowością i bardzo charakterystycznym z pazurem. Także on kończy właśnie moje top 5 perfum, które Wam polecam na sylwestrową noc. Wspomnę też o jednych perfumach, które ja dostałam tutaj na gwiazdkę, a mianowicie o Erin Tuberose Le Jour. Ja jeszcze jej nie otworzyłam, ale wąchałam ją w perfumerii, więc wkrótce pokażę Wam też tutaj moje takie upolowane albo dostane właśnie rzeczy na gwiazdkę, także koniecznie zostańcie ze mną na kanale. Serdecznie też zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału i oczywiście do lajków, do rozwijania kanału. Jesteśmy bardzo blisko 1000, więc w końcu po tylu latach myślę, że dobiję właśnie do tej magicznej liczby. Także to zapraszam Was koniecznie do następnego odcinku. Będzie niedługo, ale pewnie postaram się jeszcze może przed Sylwestrem, jeśli nie przed Sylwestrem, to zaraz po Sylwestrze. Także do zobaczenia i życzę Wam wspaniałego dnia. Pa, pa.